I dzięki temu, że udało się te miejsca pracy stworzyć i nowe poprzez inwestycje, wiemy, że to jest dobra ścieżka do wyjścia z tego kryzysu, w którym jesteśmy. Ja cieszę się, że coraz mniej obawiamy się tego wirusa, tej epidemii i to jest dobre podejście, szanowni państwo, bo on jest w odwrocie. Już teraz nie trzeba się jego bać. Trzeba pójść na wybory tłumnie 12 lipca. Będą zachowane wszystkie wymogi sanitarne. Bardzo adekwatne. Nic się nie stało teraz, nic się nie stanie 12 lipca. Wszyscy, zwłaszcza seniorzy, nie obawiajmy się, idźmy na wybory. To jest ważne, żeby móc kontynuować tę sprawiedliwą linię rozwoju.